Słuchajcie, jest to jedno z zachowanych niewielu miejsc. W Polsce są tylko dwa takie miejsca. Teraz poznałem trzecie. Słuchajcie, jest to teatr na wodzie, właśnie gdzie odprawiano w latach 38, w zasadzie 45, spektakle ku czci Boga Wotana. Przejdziemy się na wyspę. Słuchajcie, jest to wyspa, jednocześnie teatr. Coś takiego jest, było w Odmuchowie, zostało wyburzone. Taki jeden fragment został tylko jeszcze pod Władysławowem i fragmenty pozostały pod pod Świnoujściem, na wyspie Wolin, słuchajcie. Ale to miejsce, właśnie w takich miejscach, w których teraz się znajdujemy, odbywały się spektakle. Tu przyjeżdżali dygnitarze i przede wszystkim na taki spektakl nie zapraszano nigdy zwykłych szeregowców. Kapral, sierżant też nie miał prawa uczestniczenia w takiej ceremonii. W takim czymś brali udział tylko i wyłącznie oficerowie w wyższym stopniu. Przeważnie wszyscy, którzy nalecieli do organizacji Tule, brali udział w takich przedstawieniach. Słuchajcie, jest to sztuczny tchór, prawdopodobnie powstał w latach 1935-36. Później w latach komunistycznych było to miejsce wypoczynku i miejsce kulturalne miejscowej młodzieży i ludności. Tu były kajaki, tu było kąpielisko. W momencie, będę zawsze to powtarzał, kiedy upadł komunizm i nastał dobrobyt, to wszystko poszło w rozpiździajkę. Chodźcie teraz, zobaczycie, jak wyglądało wnętrze. I teraz chciałbym, żebyście się zapoznali tematyką właśnie Boga Wotana. To kim był Wotan i czemu takie spektakle miały służyć. Niektórzy sugerują, że w tych miejscach odprawiano też nie ceremonie tyle, jak spektakle pod tytułem Szambalia, jeżeli chodzi o podziemny świat. Niemcy tu kultywowali, tu przyjeżdżała cała śmietanka, słuchajcie, niemiecka. To były płuca ówczesnej Europy. Oni tu przyjeżdżali i właśnie korzystali z takich miejsc jak teatrów na wodzie. Przejdziemy kawałek do góry. Słuchajcie, z zapisków, te, które posiadam, właśnie inżynier von der Riese, który był odpowiedzialny za budowę kompleksu Riese. I o tym będę coraz częściej właśnie mówił. Jeżeli tylko znajdę potwierdzenie pisemne, za chwileczkę wam je pokażę. Brał udział między innymi w takim spektaklu na takiej wyspie. I teraz sobie zobaczcie, jak to wygląda. Ostatnio pokazywałem wam takie miejsce w Poznaniu. W Gorzowie. Takie małe sceny. Tam była scena, tam się odbywało pewne przedstawienie. Publiczność znajdowała się tu, na tym miejscu, a ołtarz znajdował się dokładnie tu za nami. Tylko zwróćcie uwagę też na kształt. Pokazywałem wam coś takiego w Wałbrzychu, pokazywałem wam coś takiego w Jeleniej Górze, coś takiego było w Głuszycy. No nie będę wymieniał wszystkich miejscowości, ale dokładnie to jest amfiteatr, tak zwane atrium, gdzie Niemcy oddawali cześć Bogowi Wotanowi.